Witam wszystkich w kolejnym tutorialu do Sony Vegasa. Dzisiaj zajmiemy się problemem związanym z ściętymi po bokach pasami przy wrzucaniu klipów do Sony Vegasa. Najpierw jednak zrobię taką opcję, dobra. Tak, jeżeli mamy naszego Sony Vegasa, ja używam, z powrotem wrzuciłem się na Pro 9, ponieważ raz, że nie różni się za bardzo od Pro 10, a w Pro 10 coś się spierdoliło i nie chciało się uruchomić nawet po reinstalu, więc dobra, na razie wrzuciłem na Pro 9. Po wrzuceniu klipa mamy tutaj takie dwa ścięte pasy. Mam jakieś wideo. Tu powinno widać. O! Są te dwa pasy. I żeby ich nie było, przy oczywiście nagrywaniu w jakości HD, zawsze będą i w full, i w zwykłej. Ty sobie idź. Trzeba po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy, dać opcję Properties i odznaczyć opcję Maintain Aspect Radio. W którymś to już moim tutorialu pokazałem, ale wy oczywiście nie słuchacie albo nikt nie oglądacie. I to już. Obraz jest wtedy rozciągnięty, tak samo jest z filmem. Jeżeli masz dalej te problemy z czarnymi pasami, to nie wiem, co ci może poradzić. Jest jeszcze jedna opcja, aby tego nie było. Można wejść w Track Motion i powiększyć to tak, żeby tych pasów nie było, ale wtedy liczy się z tym, że obraz jest powiększony. Co mogę, o, zrobić tak, a, i co z tego, o tak, o. No i te też jest dobrze, tylko że wtedy musicie się liczyć, że obraz jest powiększony. A więc tyle to w dzisiejszym tutorialu, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Nie robię więcej żadnych intr nikomu. Pytania odnośnie Vegasa, jeżeli macie jakiś problem, możecie kierować, jeżeli chodzi o intro, nie denerwujcie i intro wam nie będę robił. Template'ów też wam nie będę robił, ponieważ to jest po prostu moja praca, ja ją i po prostu nie chcę, żeby ktoś to wykorzystał. Ci użytkownicy Sony Vegasa, którzy składają template'y, z których korzystałem nieraz, bardzo im za to dziękuję. Powiem to jeszcze po angielsku, że thank you very much. No, może znają trochę polskiego. A tak to życzę wszystkim jeszcze raz udanego Sylwka, pijanego Sylwka. No, koło, żeby się wam film za bardzo nie urwał, bo w Sony Vegasie potem go nie zamontuję. No to jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. No i udanego Sylwka, narka.